z nadpisy odkrywa pasjonujące historie regionu. W obszernym dwutomowym numerze przeczytamy o dawnych rybakach, którzy, jak się okazuje, dopiero z czasem doczekali się odrębnego zawodu. Niegdyś w Piszu co najmniej w równym stopniu zajmowali się bartnictwem i myślistwem. Jest też o poezji Michała Kajki, o losach świątyń ewangelickich po 1945 roku, o dawnych parafiach i duchownych luterańskich, którzy tworzyli znane rody pastorskie, oraz z cyklu Sylwetki o postaci, którą najstarsi Mazurzy zapewne pamiętają. Wyruszymy w podróż po karczmach i gospodach powojennych Mazur i zgłębimy losy tartaku Richarda Andersa w Rucianem Nidzie, którego właściciela zwano wschodniopruskim królem drewna. W najnowszym numerze również o nowych studiach nad starymi mapami. Dawne opracowania kartograficzne nadal kryją wiele niedostrzeżonych tajemnic. Wrócimy do sławnego już projektu badawczego Zaginione wioski Puszczy Piskiej. Naświetlimy temat przymusowej pracy w czasach narodowego socjalizmu na Mazurach. Przedstawimy garść faktów o ruchu regionalnym na przełomie dwóch ostatnich wieków. Zarysujemy losy pewnego piskiego pisarza, aktywnego działacza ruchu gromadkarskiego. Kolejny raz ruszymy w poszukiwaniu nowych gatunków zwierząt Puszczy Piskiej. Porozmawiamy o poszukiwaniu tożsamości, tej własnej piskiej, która zrodziła się ze wspólnych dziejów. Znadpisy to ugruntowany tytuł na rynku wydawniczym Warmii i Mazur. Czytelnicy i recenzenci z ośrodków naukowych doceniają staranność w przygotowaniu i ciekawość ukazujących się materiałów. Pismo dla wielu stało się cennym źródłem informacji i inspiracją do kolejnych naukowych dociekań. Znadpisy odkrywa pasjonujące historie regionu.